Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Bus Simulator 2021 na moim kanale i w dzisiejszym odcinku jesteśmy w menu. A dlaczego jesteśmy w menu? Mamy 8 poziom. Dlatego, bo iż gdyż ponieważ zaczynamy dzisiaj kampanię. Anuluj, odrzuć. Zaczynamy dzisiaj kampanię, tak mi się wydaje, że sobie zaczniemy kampanię. Tak, mogę zacząć w ogóle nową grę, tak? Tak mi się wydaje, że dzisiaj, że może tu mam jedną kampanię, a tu będziemy chcieli mieć drugą. To mam chyba, tak? Ugodnie, no dobra. Nazwa firmy Piotruś Bus. Fabuła nie, karierę. Nie, mi chodzi o karierę, samouczek wyłączony i Piotruś był zatwierdzić konfigurację. I zaczynamy. Z racji, że ta kariera jest monotonna w pewnym momencie i to takie budowanie tego wszystkiego, to stwierdziłem, że sobie zaczniemy tutaj tak fajnie, trybem takim swobodnym kariery. No i jesteśmy teraz tak, jak tu się odpalało. Dobra, nie mamy, mamy 800 tysięcy, nie mamy autobusu nawet, tak? Otwórz trasę. Tak, i możemy ją zacząć przykładowo odtąd do tąd, dotąd. Dobra, zróbmy sobie pierwszą po prostej. No i tu kończy się, nie? Normalne zapotrzebowanie. I dobra. Mamy. Wybierz trasę. Aha, utwórz nową trasę. To jest tak. 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 Co jest, kurwa? Tak. Czekaj, bo to się robi tak. 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 Tak i tak. Dobra. Zastosuj jest tu gdzieś. Zastosuj zmiany ku. Tak. Aha, czyli nie czekajcie, to musimy zrobić trochę inaczej. Zaczynamy tu i jedziemy tu. Tu potem, tu i tu. No, mamy tutaj w miarę trasę. Tak, tylko teraz my musimy... bus developer, szybka podróż. Bo nie mamy autobusu, tak? Chyba tutaj po prostu musimy zacząć, że musimy kupić autobusik. Jaki to będzie autobus? No, nie wiem. Wszystkie możemy. Iveco. Many każdy. To już też M. No, tutaj już też fajny ten. Ten jest taki trochę starszy. No, ale to też spoko, że możemy sobie. Tyle, że ja bym nie chciał się też tak pakować zaraz. Wiecie, wy nówkę, nie nówkę. O, Scania jest. No ja tą Scanią tam jeździł. Setra, Volvo. Nie, Scanię bym sobie wziął. I chyba ta. Bo mamy tyle, tak, koszt. A, dobra. Oj, aż przycięło. No i mamy Scanię, którą możemy jeździć. O Jezus. Ty, już mi się tu podoba. Czekajcie, światełka podpalane. No i właśnie o tą Scanię mi najbardziej chodziło przed zakupem. Tak. Już chyba jebłem. Ale dobra, pyk.
Dobra, zróbmy sobie dzisiaj pierwszą trasę. Tap. Oczywiście, utwórz, wybierz trasę. Trasa 1. Aha. Trasa 1, jedź. Tak. No, innego wyboru nie mamy. Jedziemy. Jedziemy od razu. Także tak, będziemy tutaj firmę prowadzić. Dobra, muszę się wpierdzielić, widzę, bo inaczej to dupa blada z tego będzie. Dobra. Także, no, widzicie, Scania fajna taka. U nas chyba podobne w MZK Słupsku jeszcze. Tak chyba, jo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dawaj, dawaj, jedziemy. Dobra. No i teraz też po Europie sobie pojeździmy. Wiadomo. No i też tak nas wszystko nie trzyma, tylko możemy sobie i trasy robić, i wszystko tak, jak mi się w sumie podobało, to w zwykłym busie, ten 18, co jeździłem kiedyś, z Mati mieliśmy firmę wspólną, tam właśnie, i no i było fajnie, tutaj jakby Mati miał, to też by było sobie spoko, bo też byśmy sobie tą firmę zrobili, więc wiecie o co chodzi. Zaczynamy od tego przystanku, tak? Tutaj najprawdopodobniej. Tu już coś pamiętam, że tu jakoś te przyciski były poprzypisywane. 1, 2, 3 chyba były te, nie? Co? Coś mi tu. Co? Aha, dobra. Chyba ktoś tam wsiadł. Dobra, i jedziemy. A no i tutaj kończymy, to jakby rogala robimy, nie? Też nie można zasuwać za bardzo. Czyli możecie się przyzwyczaić, że Scania będzie jeździć. No bo tu są kilometry, a tu są. Nie, tu są kilometry, a tu są mile. Chyba coś tego typu jest zrobione. Tu sobie łyczka strzelę kawki. Że no, busa też nie było długo, prawie 2 miesiące. Teraz jednak będę starał się, żeby był. Aha, tutaj przystanek mamy taki wolny. Jakoś tu pokręcenie chyba zaczynamy, mi się wydaje, tą trasę. Że od bazy by było łatwiej nam. Tu pamiętam to, jak się tu jeździło. Nie wiem, czy to w jedynce nie była ta mapa. Oj. Coś tu kojarzę ten. Nie wiem skąd, tak szczerze. Ale kojarzę, że tu. Albo tu pykałem kiedyś. Nie, no nie grałem właśnie, jak kupiłem tą gierkę. Może z jedynki to jest. Bo ja coś kojarzę tutaj, ten fragment mapy. No. Czy bardziej tamto, bo tutaj tak może jest odnowione bardziej. Nie wiem, jak tutaj jest. W ogóle tu znaków pierwszeństwa nic. Nul. Tu jest ten przystanek? Nie, to nie jest mój przystanek. Tu jest mój przystanek. A tam nie wiem, jakiś premium chyba był. No tak średnio. Ominięto przystanek. To tamten był przystanek. Czemu? Czemu mnie prosiła gierka, żebym wysiadł? Czyli tam też miałem się zatrzymać. No to ładnie. Gra mnie tu informuje. No, tu są chociaż ludzie. Oj, coś czuję, że ten niepełnosprawny do nas będzie wsiadał. Że mamy. Tu mamy problem chyba.
Przyklęk. Dobra, bilet ulgowy. Całodzienny jeden. Reszta. Coś wydrukowano, właściwy bilet. No i co jest? A, podpowiada mi gierka. Rampę trzeba wysunąć. Proszę bardzo, wsiada pan. W jedynce, znaczy w osiemnastce było to trochę przesadzone i czasem na tych liniach niektórych. Dobra, obudzę go na końcu drogi. Na niektórych liniach wręcz, kurde, to było tak przesadzone, że ja jeździłem i Mati się śmiał, że ja miałem tyle takich czasem kursów, że ja co chwilę tą rampę musiałem wysuwać, nie? I wiecie, kurde, to było złe. W ogóle zacząłem chyba w połowie trasy, bo ta trasa strasznie... Gdzie już skończyłem trasę? Już nagle... No ty. Dobra. I myk, dobra. Wysiądźmy. Obudź. Ma bilet i kolega też wyjechał. Nikt nic nie zostawił, chyba nie. No skania tak jak u nas są te. No właśnie, tak myślałem, że... Ej, mordo. Wysiądź. Specjalna wycieczka. Jak się dziwnie nazywa. Dobra, więc teraz tak, zróbmy sobie foteczkę, ale bym od tej strony chyba ładniej skania wygląda. Pyk, dobra. I co, możemy jeszcze jedno kółko strzelić. Włącz, wyłącz, przyklęk. Aha, to będą musi być na zamkniętych, dobra. Zapomniałem. Pan po prostu jedzie dalej. I taki tutaj mamy... Czas jest chyba ten sam, mi się wydaje. W sensie, że leci tak samo jak u nas. Jak u mnie w realu. Niech w sumie u was tak samo. Także fajnie tu sobie pośmigać. Nie mówię, bo takiego czegoś oczekiwałem, że sobie... Polatam poza odcinkami, sobie też pogram, tak pojeżdżę. Zawsze jakby się interesowałem tematem autobusów od dzieciństwa i no chciałbym, wiecie, żeby... Wiem, że mam używać kierunkowskazów. Także zawsze się interesowałem i zawsze chciałem tutaj jakąś mieć taką... gierkę, którą mogę popykać sobie. I właśnie dlatego wy soboty macie tutaj właśnie serię z Bus Simulatora. Oj, masz kolego przejebane. Dobra, od razu pana tutaj też sprawdzę. Macie zawsze 280 dolarów dla nas, nie? No. Też nie mówię, że nie po tej serii, jakby mam plan na inną serię z autobusów, nie? Więc no to na pewno też w tym roku, bo też planuję, żeby co sobotę albo co drugą sobotę właśnie, o Jezus, ta seria była. W końcu, żeby tak tutaj regularność złapać, bo to by było spoko. Ale jak to będzie, to się okaże, wiadomo. Wszystko, nie? Też bus symulatora nowego nie będzie, na razie się nie szykuje. W ogóle nie wiem, jakoś tu dziwnie przystanki są porobione. Wcześniej stąd ludzi brałem, teraz nie biorę. Wręcz bym powiedział popierdzielone. Ale już dobra. Dobra, bo tu jest hopka. Trzeba na spokojnie. Jak moim autem.
Aha, znowu tam nas prowadzi jakby. Nie wiem, co to jest za dźwięk. Dźwięk, jakby ktoś tego stopa klikał, nie? Wiecie, o co chodzi? Aha, tu jest tramwajowy. Tam też na nim pisze specjalna wycieczka. Czyli ja mam się ogólnie zatrzymać chyba tam na tamtym przystanku. Z mojego rozumienia teraz wychodzi. Tu mam się na... A nie, to tramwaj jedzie przed nami. Nie wiem, czy ja mam się... Kurwa, jak ty to robisz? Człowieku, jak ty jedziesz? Bo widzieliście, wtedy też miałem jakby trasę. Też mi pokazywało przystanki. Po czym nagle stwierdziło to, że nie. Aha, bo tu jest jakiś też tramwajowy, tak? Ja mam się tutaj też zatrzymać, czy jak? No nie, na moje oko to jest tramwajowy. Nie. No nie, teraz jest trochę inna trasa. Aczkolwiek ludzi tu mało strasznie i to taki mierny. No i znowu ominięto przystanek. What the fuck? O co tu chodzi? I znowu mnie teraz tam prowadzi jakby do końca. Czyli ja tego przystanku nie mam robić. Wiecie, ten przystanek jest siódmy. Tu mam zjechać pierwszy. Dobra, czyli ogólnie to zakumałem. Szkoda, że po jakby po odcinku, bo teraz mnie prowadzi do przedostatniego i ostatniego, nie? Czyli ja nie mam prawa tutaj zarobić, skoro ja nie robię tej trasy dobrze. Ale dobra, no po prostu sobie już poza odcinkiem strzelę dobrze i sobie już dojedźmy i tyle. Dziewiąty poziom. 7000, źle nie jest. Dobra. Dobra, bilecik, tak, pan? Normalny. Nie, o Jezus. Za dużo. 20, o Jezus. Ale nie moja wina, że za dużo. Po prostu się tak kliknęło. Nie wiem, jak ta długa Scania, to sobie też pojeździmy na pewno. No wiecie, to jest też, ja bym nie chciał tutaj mocno tak tryhardować. Wolałbym właśnie sobie, ja bym sobie pojeździł poza odcinkami, zarobił kaskę i byśmy mogli sobie potestować inne autobusy. Typu nawet drugą Scanię jakąś, Mercedesy, te wszystkie setry, nie wiecie. To też jest spoko, nie? Żeby to wszystko jednak mieć, nie? A, to jest zrobione do... Nie, źle jest, bo powinno chyba zgasnąć, chociaż nie wiem. Może się ktoś odezwać w komentarzu, bo wydaje mi się, że w tych gasną, jak włączysz kierunek, to światła powinny gasnąć. Dobra, także wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Trzymajcie się, na razie, cześć, pa, pa.